Powiedz mi, jak dużo czytasz? Moim zdaniem naprawdę dużo czytam, ponieważ staram się tak przeczytać dużo książek, nie wiem, kilka książek wypożyczam tak, żeby po kolei je przeczytać w miesiąc może z pięć książek, jak się uda. Czytam dwie, trzy książki w miesiącu. Czytam bardzo dużo. No na rok to mogę przeczytać może tak z 30, ale takich grubych. Przynajmniej raz na tydzień, jeśli mam czas, to więcej. Jeżeli jest jakaś lektura, a mam ją na przykład niedługo, to wtedy czytam więcej. Albo jeżeli jest jakaś ciekawa książka, to wtedy czytam bez przerwy. Często czytam, jak mam czas wolny, to dużo czytam. No i mi to sprawia przyjemność. Czytam jakieś dwie książki na tydzień. Staram się czytać jak najwięcej, żeby też poznawać pisownię i tego typu rzeczy. I ogólnie to dużo czytam. Mój tata mówi, że normalnie da mi szlaban, bo spędzam za dużo czasu z książkami. Myślę, że w swoim życiu przeczytałem tak w całym życiu. 30, 40. Na tydzień to dwie książki przeczytałam. Przeczytałam już chyba 20-30 książek, myślę gdzieś tak. No właśnie od 7 roku życia czytam codziennie po jakieś 2 godziny. Tak naprawdę to nie umiem zliczyć. Wiem, że na pewno nie przeczytałam ich mało, bo wiem, że dużo czytałam w klasie od 1 do 3. Teraz już jest trochę mniej czasu, ale pamiętam, że bardzo dużo czytałam i tak naprawdę nie mogę określić za bardzo liczby. Mniej więcej ponad 300. Bardzo dużo, bym nie zliczyła. Na pewno. Sporo, no bo mama mi takie książki wypożyczyła z biblioteki i po prostu tam ja nie wiem, co bym chciała przeczytać, a więc ona mi wypożycza sama i przeczytałam książkę w 10 minut. Jeżeli już się wciągnę w czytanie, to wtedy już czytam i nie obchodzi mnie ilość stron. Przez 2 lata to przeczytałem 20 takich grubych książek i jakieś 10 o takich właściwie cieniutkich. Od 1 do 3 klasy ponad 400. Teraz już tego nie spisuję, nie liczę, ale myślę, że na pewno ponad 400. Mało czytam, ale jak już zacznę czytać, to mnie to tak wciąga, że zapominam o Bożym świecie.